Dobrze im idzie, tani są. Chłopy walą do nich jak do kościoła. A ilu dziennie? Z 200 chłopa? Nieźle. W kościele to tylu nawet na pasterce nie ma. Czas, żeby zaczęli płacić. Wakacje podatkowe były, ale się skończyły. Jak tam u nich z ochroną? Za ochronę robi tamten poprzedni właściciel. Ten jebnięty malarz od Krasnali. Ja nie mogę. Pójdziecie do nich i zaproponujecie im porządną ochronę za 1500 marek, jasne? Co jest, kurwa, z tą świnią? Nic nie słyszę, bo jakiś debil się drze przez megafon. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. A. Możecie mi, kochani, zamienić te rękawice na czerwone, co? A przecież to są zdjęcia próbne. Nic nie szkodzi. Sztuka nie uznaje kompromisów, no. To ma być zawodowy boks. A nie jakaś hurtownia gaci. Misiu, ty tutaj nie masz nic do roboty. Schowuj mi jakieś rękawice Everlast, no. Uwaga, proszę bardzo, proszę. Akcja! No! Wytrzymaj 12 rundę, już zawsze będziemy razem. A cię mogę pocałować? Spróbuj, jak się chcesz pożegnać z jajami. Cisza, kurwa! Co to za pierduchy, pogaduchy, to... Kurwa, mała, skup się. Tekst, kurwa, podawaj! I zobaczysz mi umawiana? Kochasz go, no pamiętaj, kurwa, że go kochasz, no! Marian, to tylko pieniądze, które pozwoliły nam sięgnąć po mistrzostwo. Przepraszam cię za te zdrady, Henryku. Kurwa, więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Pamiętaj, że się puściłaś, no! Bardzo przepraszam, Bartku, ale to w końcu jest kobieta. Może byś jednak unikał przekleństw. Co to, kurwa, za jakieś pedalskie uwagi? To jest film! Męska przygoda, no! Kiedy reżyseruję, to spalam się do cna! Dziobu! To się gapisz, to? Zapierdalaj tekst! Nie myśl o tym! Skup się na walce. Jak ona się odsłoni przed skoku, zamarkuj lewą i huknie ją hakiem z prawej. Tak jak zrewnowaliśmy? No, spróbuj. Mamo, no przypierdol z całej pary, no proszę! Nie no, kurde. Bartek, chodź, Donatka, chodź, malutka, popatrz, błagam cię, Donatka, patrz, stań spokojnie, podnieś rączki, nie bój się, ona udaje, ona cię nie uderzy, nie nachylaj się, proszę, próbujemy, tak, stoję prosto, no, proszę, i chodź. Stop! Normalny czy łukawy? Jestem znajomym Piaska. Jakiego Piaska? A pan? A ja mam paszport Polsatu. Ty, swój Arkom. Szukam Kubę Brennera. Niech pan jego kumpli spyta, zaraz kończę występ. Ale tam nie można, tam jest koncert. Dobry. Jeśli panie w sprawie pracy, przykro mi, etatów wolnych brak. Powiem krótko. Tych świństw ma tu nie być. Ale jakich świństw? Przecież to jest rozrywka. A była pani tu? Nie byłam. I nigdy nie będę. Trzeba skończyć z tą rozpustą. Ale proszę panie, z jaką rozpustą, kochana? Czy pani nie widzi, że czasy się zmieniły? No. To po prostu dziewczyny tańczą. Nam tego nie potrzeba. Ale chłopom potrzeba. Albo się wyniesiecie, albo kamień na kamieniu z tej Sodomy nie zostanie.
ty. A może z księdzem pogadamy? Czego one chciały? A nie jest, że ten. Muzyka za głośna. A teraz zapraszam państwa na wspaniałego pieczonego świniaka z nadzieniem po staropolsku. Staszku, to specjalnie dla ciebie. Skosztuj i rozpocznij ucztę. No i jak, Staszku? Co to jest? Dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec, taka świnia z Afryki. Ty sam, kurwa, jesteś guziec. No, kogo my tu widzimy? Ramzes. Myśleliśmy, że już nie dojedziesz. Autobus się spóźnił. Skoro jesteśmy w komplecie, to może przejdźmy do rzeczy. Urządziłeś sobie fajerwerki w moim lokalu. Stał na moim terenie. A od kiedy to jest twój teren? Od teraz. Ramzes, dziwne rzeczy się o tobie słyszy. Podobno się za studia wziąłeś. Piszę pracę doktorską z filozofii. Co, że jaja ze mnie robisz? Z filozofii? Z filozofii. Ty pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest filozofia. Filosofia znaczy po grecku miłość mądrości. Myślisz, że teraz jeździlibyśmy mercami i BMK-ami, gdyby nie Grecy? Albo gapilibyśmy się w płaskie ekrany telewizorów plazmowych? To co, może i kablówkę też wymyślili Grecy, co? Oni położyli pod te kable duchowe podwaliny. Podłożyć to ja ci mogę 5 kilo plastiku pod twoją brykę. Đừng có động vào lòng tự ái của giới trí thức. Anh của tôi cũng là giáo sư của trường đại học tổng hợp Hà Nội đấy. Co? Gówno. Pan Guje mówi, żeby się nie obrażał wykształconych ludzi. Jego brat jest profesorem na uniwersytecie w Hanoi. Sokrates, Platon, Arystoteles. Chociaż ciebie najbardziej zainteresowałby Nietzsche. Na swoim pogrzebie też będziesz taki dowcipny? Na twoim będę śmiertelnie poważny. Смилуйтесь, ребята, нам нужно бизнес делать, не стрелять. No właśnie, panowie, postrzelać zdążymy zawsze. Mamy problem Arnolda i Ramzesa. Musimy znaleźć konsensus. Porozmawiać znaczy. No, przepraszam, panowie, możemy zrobić sobie zdjęcie? Kurwysynu, jeśli myślisz, że się tak łatwo z tego wyplątasz, to się grubo mylisz. Nie rozumiem. Nie rozumiesz, kurwa? Nie przyklinaj. To wam tłumaczę. Nie chcę waszego lokalu, rządź się sam. Ale haracz wzrasta do 3000 marek. Buję się ty, buraczyno ty. Moi wspólnicy, mój dział kadr, moja straż przemysłowa, słowem bracia szajkowscy. Nikodem, mowy pogrzebowe. Ja nie mówiłem, że z Grybus? Swój chłop. Stanisław. Mieczysław. Bliźniaki, czterojajowe. Panowie, dzisiaj jest wielki dzień. Pan doktor załatwił zwolnienie i został jednogłośnie wybrany prezesem Rady Nadzorczej. Teraz Wołomin może mnie połechtać w dzyndzelek, wiecie? No, Nikoś, dobierz sobie kolorek. No, śmiało! No nie wiem. Nie ma co kaprysić. Wszystkie mają papiery jak nowe. Pan Guje, ja nie mam prawa jazdy. Gliny zabrały?
Zaraz każę w zębach przynieść. Nie, bo nie byłem potrzebny. A, rozumiem. U mnie też będziesz miał kierowcę. Koniec wycieczki, wyłaź. Każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek w kapsułkach. Piję rano tran. Wyeliminowałem cholesterol i tłuszcze zwierzęce oprócz tego tranu z rana. Dzięki temu nie boję się o moje płuca, serce i nerki. Dlatego nie pozwalam palić w wozie. Dym szkodzi na cerę i cebulki włosów. Chodzi ci o coś? Jak ty wyglądasz? Co ty na siebie założyłeś? To jest sweter. Ale jak on wygląda? Do śpierdolenia robota czeka. Brucha, nie chcesz o tym mówić, to nie, ale po prostu ciekawi mnie, czym się kierowałeś, zakładając na siebie ten wieśniacki sweter. Weź na wstrzymanie, Fred. Kurwa, nie dałeś mi zapalić, a to był mój ostatni fajek. A ja mam papierosa, chce pan? Dawaj. Sam skręcałem. Dziwnie smakuje. No i co, panie mądry? Ostatnia szansa. Płacimy czy nie? Nie płacimy. Głupio pogrywasz. Naprawdę głupio. Dzień dobry. Dobry. Jakiś problem? Nie. Znaczy tak, bo... Ten pan chce 3000 marek za ochronę. Marek? Co my, kurwa, w Berlinie jesteśmy? A to karna stawka. Za co karna? Nie będę płacił żadnych karnych stawek. Ja w ogóle żadnych stawek nie będę płacił. A to nieporozumienie. Scebaty ma płacić. Niby dlaczego? Przecież to mój lokal, nie jego. Jak to twój? No mój. Miał chłopak stary dług i spłacił tamten z budą. Ale to cholerne nieporozumienie. To mnie miał sprzedać. Możliwe. Widocznie się rozmyślił. Od północy ten kurwidołek jest już mój. A ty w ogóle to kto jesteś? To mój ten. Ja? Ja jestem Henryk II Bossak. Nie słyszałem. Ani o pierwszym, ani o drugim. Bossakiem to ja ryby z wody wyciągam. Nie słyszałeś? Teraz możesz usłyszeć. Co ty jeszcze robi, ta? Mało mam było wczoraj? Przepraszam bardzo. Właśnie dyskutujemy nad przyszłym przeznaczeniem tego terenu. A. No. A tak. Chyba, że tak. No. Krótko mówiąc, jak twój lokal, to twój. Byleś w terminie płacił. Ja? Ja mam płacić? Przecież to mnie wszyscy płacą. W życiu wszystko się zmienia. Co? Na moim terenie ty płacisz. O nie, 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 kochany. Ani feniga ode mnie nie dostaniesz. Dobra, dobra, jeszcze zobaczymy. Przepraszam bardzo, a tak czystej ciekawości. Ile setkę wyciągnie? 6,5. Mój przejść. Chyba z górki. Coś kombinujecie. My?